Hejka, z tej strony Pankracy i witam w Tomb Raider, w tej jaskini lodowej, w której byliśmy ostatnio. Odkryliśmy tutaj bizantyjskie cuda, cuda niewidy dosłownie, no. I nauczyliśmy się też strzelać tymi strzałami. Weźmiemy sobie od razu wszystkie, jakie tam tylko można, żeby dwoma naraz strzelać, prawda? No to się nauczyliśmy. O, tu jeszcze coś jest. Nie zebrałem tego wcześniej. No dobra, i teraz musimy iść normalnie, po prostu, powiedzmy, główną tą historią. Prawda? Tu zaraz spację będzie, a tu jest statek ładny. Można by powiedzieć, że galera. Nie, to nie jest galera, to jest aluzja do komentarza, jaki dostałem. Pod wcześniejszym filmem Wiedźmina. Także jeśli ktoś nie komentuje... Pięknie emaliowany. O, ładny, ładny. Jeśli ktoś nie komentuje, bo nie wiem, bo myśli, że tego nie czytam czy coś, no to już wiecie, że ja czytam. Czytam wszystkie, nawet te nieprzychylne komentarze, chociaż tak naprawdę to był ten pierwszy nieprzychylny. Okej. Okay. No ja bym chciał coś... O, jest. Zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. Przykre. No, we Francji i w Niemczech i w innych krajach, gdzie są ci uchodźcy, też trzeba się kryć ze swoją wiarą. Mam nadzieję, że do nas to nie dotrze. Do Polski w sensie. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj może się dostać, tak? Ale może tu coś jeszcze może coś będzie. Czy to jest tylko te przejście? No, ale coś po drodze może będzie. Okej. Okay. Chyba nic nie ma, nie? No nic nie ma. Mógłbym jeszcze ewentualnie tu sprawdzić chyba. Nie, tam jest przejście do tego, do tej galery. Ale nie widziałem nigdzie wioseł. Kocheszki. No dobra, nic. To idziemy dalej w takim razie. I op. I tak jest. Pięknie, Alara. Tu coś może zaraz się dziać, mi się tak wydaje. Jest otwarta przestrzeń. Nie. Pewnie zaraz coś zacznie się zapadać, albo coś. O, tu będzie ślizgawka chyba. Dobra. A jednak nie ma ślizgawki. No nie gadaj, znowu pod wodą. Kurczę, jak to się pływało, już nie pamiętam. Bo teraz aktualnie nagrywam na bieżąco. Dajesz. Lol, było blisko chyba, mało brakowało. Co? Abym się utopił. Nieźle. Mogę się jakoś uleczyć? Pałką chyba się leczyło. To jest takie trochę dziwne, nie? Mało się nie utopiłem, ale uleczę się robiąc sobie bandaż. No dobra. Przekroczył ziemię Rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad lśniącym jeziorem zwanym Svetlozar. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek dzierżący prymitywną ikonę proroka próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszyć. Jego choroba rozprzestrzenia się. A to traktowali to jako chorobę. No cóż mam powiedzieć. Ciekawy jestem, co by było, jakbym po drugiej stronie wypłynął. Pewnie właśnie teraz tam pójdę. Tak mi się wydaje. Nie, jednak nie. Aż mnie korci, kurczę, żeby sprawdzić, nie? Aż mnie korci. Bo ja to lubię wszystko zawsze sprawdzić. Zwłaszcza takich grach, których już kurczę jest 9%. Aż sprawdzę sobie. Mam nadzieję, że nie zginę. Nie ma drugiej strony. Nie było drugiej strony. Tak mi się zdawało tylko. No dobra. Trudno. Tu by trzeba biec szybko, bo to pewnie się zapadnie zaraz. Nie?
No, jestem trochę rozczarowany. Że tak łatwo idzie. Odpukać trzeba by było teraz. Kompleks radziecki. U ruskich jesteśmy. No nie nagrywam jakiś czas Syberii, bo nie potrafię znaleźć czasu i powiem szczerze, że nawet i chęci. Ale Syberia, patrzę, przyszła do mnie. Co nie? O Boże. Co to było? A, to ta, ruda. Z wcześniejszej części. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. No szybko się dogadałyście, patrzę. Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. O, coś walnęło. No, tak myślałem, że już jej nie będzie. No to będzie nasza koleżanka później. Może uda nam się jej uratować życie, nie? Się zakumplują. Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w Cesarstwie Bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. No, w tym czasie, kiedy Lara sobie coś tam gadała, to ja się tutaj rozlazłem, powiedzmy, po menu. Podsumowanie obszaru. Aha, czyli co niby tutaj jest, tak? O to chodzi. No dobra, to tu można w sensie odkryć, tak? Okej. Tam już widzę błyskotkę. Tu można się wdrapać na drzewo. Tu gdzieś błyskotka była. Króliczek. O, tu jest błyskotka. O tak. Dobra. Jakiś duży ten króliczek. Cholerka. Nie. Dobra, nieważne. Trafiłem go w końcu? Zniknął. No dobra. Nie będziemy się dalej ośmieszać. Czyli mój cel, powiedzmy, się nie zmienił. Drzewo. Wejdźmy sobie na to drzewo. Zawsze dobrze jest, tak myślę, wejść. O. Tu pewnie jest po prostu powrót, tak? Na górę w sensie. Dzięki temu drzewu. Trzeba wszystko zawsze sprawdzić. Potem się człowiek kurczę żałuje potem. No, jest powrót po prostu. Dzięki temu możemy wrócić się tutaj do tego obozu. No i dobra, nauczyliśmy się czegoś. Dzięki temu. Hop. No dobra, przyznam się, chciałem jeszcze raz. Okej. Jestem króliczek, co go nie umiałem trafić. Lewy? To jest ten. Muszę trochę zbierać, no bo no niestety. Tam ktoś leży. No to chyba on jest nieżywy, mi się wydaje. Umarł i nie żyje. Tu coś mogę wejść. O, zobaczcie. Ukryta jaskinia? A, właśnie. Ciekawe miejsce odkryte. Zobaczcie, jak jestem odkrywca.
Pada jaskinie w kompleksie radzieckim. To jest takie wyzwanie w sensie. Dawaj, dawaj. To nam się na pewno przyda do czegoś. Okej. Tu coś leży, grzybki. A mam na maksa. Też weźmiemy. Dobra. I tu wiadomo, trzeba rozpróć. I tam coś jeszcze będzie. Pięknie, Lara. O, koleżka leży. Dzień dobry. Tutaj jak dla pana chyba niepotrzebne już, nie? Okej. Tu się nauczymy. Astronom. Interesujące. Mam nadzieję, że jakiś pułapek nie będzie. Hop. Udało się, zeszliśmy. Kurczę, głęboka ta jaskinia jest. O, tam coś jest. Tu dam radę przeskoczyć? Jak myślicie? Raz kozie hop, nie? Udało się. No i znowu widzicie, kurczę, exploring. I zbieractwo. Prorok musi mieć wyznawców. Kokkos z Nicei był jednym z pierwszych wyznawców proroka. Oskarżony o herezję w swoim rodzinnym mieście, Kokkos dołączył do pielgrzymki na północ. Jego wiedza na temat gwiazd pomogła w nawigacji. Mówi się, że Kokkos i prorok przesiadywali godzinami pod gwiazdami, rozmawiając na temat wszechświata i trudnej roli, jaką odgrywa w nim człowiek. Wybudował dla proroka planetarium, aby nawet w pochmurne dni zimowe mógł obserwować nocne sklepienie. No, to takie koleżki. Kolegowali się. Dobra, teraz tylko trzeba wrócić tam. A w drugą stronę było jakby łatwiej. Okej. Zgubiłem się chyba. A jednak nie. Powoli tu pójdziemy. To może coś być. Pieniążki leżą. Ja już widzę, już mi się zaświeciły oczy. Dobra. Powolutku. Mnie tu nie ma, tylko przechodzę tu tam. Sprzątam, bo tu leżało. Nie powinno, nie? Ja tu wiecie tam. O, tam też są pieniążki. Ja też tam posprzątam. Bo to tam, to po co ma leżeć? Ktoś się przewróci i będzie heca, nie? Okej, okay. No dobra, a to co to jest? Tu się świeci takie tego? Ja tu sprawdzę, może coś trzeba naprawić, czy coś? Może się wieko obluzowało? Trzeba sprawdzić. Element starożytnego łuku udało nam się znaleźć. Tutaj był, w środku. Także warto jest, myślę. Jeśli ten łuk będzie miał fajne statystyki, no to jak najbardziej warto chodzić po tego typu rzeczach. Tego typu jaskiniach i tak dalej. Tędy żeśmy przyszli, tak? Prawda? Chyba nieprawda. Nie, no to pieniążki leżą, no to my nie mogliśmy tu być. Leżą pieniążki, no to jak? Trzeba posprzątać. O, tam coś jest. Pięknie, Lara. Liść. Tam był liść. O, to chyba trzeba tu wejść, nie? To byłaby buba. Okej. No schodź już. Tu nic nie ma.
Dobra. Ja teraz się zgubiłem już naprawdę. Tu byłem. Czyli tam trzeba iść chyba. O, tutaj. No, zresztą jest ten znacznik. Jakoś mam wrażenie, że trochę przycina. Mam nadzieję, że na filmiku nie będzie przycinało. Można jakoś stąd wyjść? Coś tego? Ej. Po te grzybki to ja już nie jestem zainteresowany. O, można wyjść. Normalnie, swobodnie, można było sobie wyjść. A wyszliśmy tędy, co przyszliśmy. No to spoko, zbadaliśmy sobie jaskinie. Niecierpliwi mogli sobie przewinąć. Nie mogę mu teraz pomóc. No nie, no bo leży i nie żyje, no. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. 2 lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem, jak oczy tego mężczyzny zachodzą mgłą i słuchałem, jako coś mnie błaga. Nie wiem, w jakim języku. Czekałem z nim na śmierć i patrzyłem. W jednej chwili jeszcze tu była, w następnej nic. Tylko martwe mięso. Zwymiotowałem na śnieg, na którym zastygła krew tego chłopaka, ale jego już nie ma, a ja żyję. Konstantin ciągle nam powtarza, że przybyliśmy tu, by wykonać dzieło Boże. Zaczynam to rozumieć. No, to się psychopata, kurczę, nam wyrasta, powiedzmy. Niedługo tu będzie. Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjawi. Jakaś koleżka jest. Hej, czy ktoś mnie słyszy? Do jasnej cholery, musimy przywrócić łączność. Nie ma przywracania łączności. Dobranoc. Aha. Przywracanie uwagi można uskuteczniać teraz. No nic. Gościu leży i śpi. Nigdzie czegoś takiego nie widział. A, to są takie butelki. Szalony Suchinski zaatakował siekierą 3 uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się. Jak ja to wrzucić jednego z nich? Kim w ogóle są ci ludzie? Po wstępnym. Sprawdzę, zaraz wracam. Tak jest. Dobra, śpi. Dobranoc. Po cichutku. Ojejku, nie to. No dobra, udało się. Grzybków to ja mam pełno. Jakiś wilcy wyją, ja nie wiem, co tu się dzieje. To są butelki znowu. A to nam będą potrzebne? Wydaje mi się. Patyki to weźmiemy. Okej. Okay. Dużo tych, powiedzmy, takich kryjówek i butelek, a gości było tylko 2, nie? To nie wiem. Że co, taka iluzja, że możecie załatwić to na ile chcecie sposobów, czy co? Helikopter. Dołączają kolejni. Będzie co robić. O kurcze. Jest w nich amunicja. Nie możemy jej stracić. Korela chciałem powiedzieć, czyli że kurcze i cholera. Się zawahałem. Trochę jest, kurcze, zobaczcie. Bądź w pogotowiu, dopóki nie odzyskamy łączności z więzieniem. Zbierzmy sobie to. To był śmigłowiec Konstantina. Co on tu do cholery robi? Nasi spytali, że chcemy jednego tego przesłuchać, ale straciliśmy przy tym 3 ludzi. Pewnie dowódca chce sprawdzić, z czego się dowiedzieliśmy. Przy rzuciu instytku przetrwania wrogowie są podświetlani na czerwono, jak widzą się nawzajem, lub na żółto, jeśli się nie widzą. Najpierw amunicja. Aha. I wysłanie z racjami żywnościowymi. Coś mi się zdaje, że lepiej mieć ją pod ręką. Tak jest. Cholera.
Ten wybuch zniszczył większość racji żywnościowych. Ta jest do niczego. Powinniśmy zastawić pułapki na całym perymetrze. Mogę przygotować parę niespodzianek z tego tutaj. Dobranoc. Ciekawe, jak jest z ciałami, bo nie możemy ich przenosić. Ciał. Ukrywać nie możemy. Prawda? A jak zobaczą to ciało, to co wtedy? Ale... Nie wiem, co ten robi. Co ten trzeci gościu robi. A, stoi w miejscu. Łatwo. Pociski, kaliber, gdzie... Widział ktoś... Nie ma pocisku. Dobranoc. Szkoda, że nie możemy brać od nich, powiedzmy, broni, nie? Używają karabinek, mógłbym postrzelać. Dobra, możemy coś wziąć tutaj stąd. Nie? Nic? Dobra, nie to nie. Tam jest coś. Tu ktoś coś łazi. Na górze chyba, nade mną. Bo tu nic nie ma, nikogo. Nie widzę nikogo. To za ścianą może. Nic, ale o pierwszej zasadce też dowiedzieliśmy się, jak już było za późno. Znali teren, wiedzieli, gdzie co jest. Kurwa, to miało być rutynowe działanie. Służba, nie drużba. Trójca oczekuje od nas poświęceń. A to naciskać trzeba, dusić. Cholerka, zwaliłem to. Dobranoc. No zobaczcie, wszystko jest. Taki specjalista jest. I są zabójstwa z ukrycia, i walka wręcz, i strzał z łuku. To tylko u mnie. A mnie wysyłają na galerę, no. Okej, okay. Coś jest. Pistoletu element. Ale to co, to czyli nie możemy sobie po prostu gdzieś znaleźć pistoletu czy coś, tylko musimy sobie go po prostu tak jakby skraftować, tak? Złożyć. Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. No, jakiś właśnie, kurczę, wykupiony gościu. I ma wątpliwości. Słusznie, a nadzieję, że go nie zabiliśmy teraz. Że to nie był jeden z tych dwóch, powiedzmy. No byłoby przykro. Stary radziecki plakat. Gościa, który tak naprawdę nie ma nic do czynienia z tym, Lenin tym wszystkim. Lenin tylko jest najemnikiem po prostu. Przyjechał za pieniędzmi. Szkoda trochę. No niestety, no pieniądze... Ktoś zawsze powiedział, zawsze mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. A, to głupota jest. Może samo bezpośrednio jako banknot, wiadomo, nie? Nie daje nic. Ale chodzi tu o to, jak dysponujesz pieniążkami. One mogą zapewnić tobie jakieś szczęście.
tam. Oj. Lara, co ty mnie straszysz, że to takie sentencje przemyślenia filozoficzne? A ty co? Byś się wstydziła. Taki mi tutaj niespodzianki urządzać. Okej. Okay. W jakimś silosie. Ja mogę spaść? Ja bym nie chciał. Chyba tu nic nie ma. Jest bezpiecznie w sensie. Okej. Okay. Szczurek? No w głowę lepiej trafiam. No dobra, nieważne. No kompletnie, ale w głowę lepiej trafiam, no. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. O, najpierw tu sobie zbierzemy to. Okej. Okay. I teraz weźmiemy sobie latarnię i ją sobie rzucimy tutaj. I wtedy się spali. Nie będzie można przejść. A ja. Jaki jest ten MacGyver? Dość tego, nie mamy czasu. Zatrzę go. Będzie gadał albo się wykwala. On już chyba nie żyje, niestety. Spluwę mamy? A jednak się udało. Wiem, że niby czas nagli, ale... Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów, żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych, a może jak wielu przed nimi przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. No... że cała twoja rodzina, wszyscy, będą umierać powoli, a my będziemy... Ja bym chciał na przykład tu gdzieś wejść, coś tego. Jedną pieprzoną szansę, właśnie teraz. Powiedz nam wszystko. Gdzie reszta twoich ludzi? Headshot. Ale raz mnie trafił. Zaraz to pogadamy. Słuchaj, wszystko po drodze, nie? Po kolei w sensie. No ja wiem, profetes, tak. Agios. Eleison imas. Już do ciebie idę. Dopadli go. Uwięzili. Muszę... O nie. Nie. No i... Kurczę, widzisz. Umarł i nie żyje. A, ja nie mam wytrychu. A mogę to jakoś zrobić czy coś? Kurczę, w tej grze jest wszystko. Przełączanie broni. Broń, amunicję. No dobrze. No dobra. Ale ja chyba wolę łuk, wiecie? Bo jest cichy. Zresztą do łuku ja mogę sobie zawsze amunicję zrobić, prawda? No i co teraz? Skąd ja mam wytryk wziąć? Aha, tędy mam iść. Dobra. Oj, nie gadaj, że będę strzelał teraz. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zamek. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć tutaj. No i chyba nie będę strzelał. Oni mają te kałasznikowy, no to nie bardzo byłoby to mądre. Ale tego gościa znamy, miałeś prawda? Nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. No i chyba ci się oberwie. Wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Nie. Skręcisz mu kark? Jak mógłbyś zrozumieć? O matko. Uspokój się. Uspokój. No to jest bestialskie. No.
A to go nie zabił, tak? Tylko oślepił. Nasz cel jest w zasięgu. To jeszcze gorsze tak naprawdę. Znaczy, nie no, nie gorsze, no ale... Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. No i chyba będziemy musieli się dostać do tego więzienia. To będzie nasze zadanie. Do jeńca będziemy musieli się dostać. O Boże! Proszę! Co mamy z nim zrobić? Nie! Nie ważcie się go tknąć. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? Co cholery? Nadal mamy problemy z tym starym zbiornikiem paliwa. Nie wszczynajcie. Chęćmy go. Po tym ataku nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Dobra, zajmę się tym. Trzymaj i nie ruszaj tym. Muszę się zaprzeć. Dobra. Dlatego jeszcze ściągniemy póki. Słączka ma uszkodzony. Widzę, tak spokojnie stoi. Jasno. Chyba mu nie pomożesz jednak. Cholera. Moje oczy! Pomoc! Przykro mi, no ale chyba nie bardzo mogę ci pomóc, wiesz? Zniszczyć ten zbiornik. Kurczę, chciałem ich po cichu pozałatwiać i nie wyszło. Nie wiedziałem, że będzie chciał od niego pomocy. No ale dobra, amunicja na plus. Ale ciebie to nie będę zabijał, no aż taki to ja nie jestem. I tak zostałeś pokaleczony. Wejdźmy na górę. O, tędy. Kiedyś takich w grach tego typu nie było takich podpowiedzi, że na przykład tutaj możesz się wspiąć, nie? Chyba wszystko. A tutaj jak masz farbę na metalu, to już wiadomo od razu. Dobra, podpaliłem to. Aha. Likwidacja z ukrycia, czyli kogoś zabiję jeszcze przy okazji. O. Ktoś przybiegnie. I tutaj też wybuchło? Co tu się dzieje? Ja nie chciałem tej butelki. No i co? To wybuchło czy nie wybuchło w końcu? Bo coś rzucił jakimś granatem czy coś. Dobra. Z łuku fajnie się strzela, wolę z łuku strzelać. Nie zawsze jest okazja. Dwa razy trafiłem. Jak trafiłem? A, zabrałem strzały, już nie zobaczę, jak trafiłem. On jakimiś mołotowami rzucał, czy czymś w tym stylu. Kolejny przykład radzieckiej propagandy. Noc nie powstrzyma nas od pracy. No dobra. No to chyba tędy, nie? O! No i dobra, odkryliśmy obóz. Jeszcze na szybkości sprawdzę, czy na przykład teraz mógłbym sobie zrobić wytrych. Jest tu Konstantin. Człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Jest brutalny, niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć?
Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. No dobra, wzięliśmy sobie ten rewolwera. Ma największe obrażenia. Szybkostrzelność nie jest mi tak mocno potrzebna tak naprawdę. Bo ja w łeb i jeden strzał i gościu leży, nie? Okej. Okay. Co tu można? Jeszcze obrażenia mu podbić. No pewnie. I stabilność odrzucu. Nie, obrażenia, żeby jeden strzałem praktycznie zabijać. I tyle. Chyba będzie. Ale kurczę, nie można. Tego nie chcę. Liczyłem, powiem szczerze, na wytrych. Może to by było tutaj, w twardzielu? Nie, nie sądzę. Łowca też nie, dobra. Jedna umiejętność. Gruba skóra nie chce, żelazna skóra nie chce. Skuteczny zbójca. O, to można ewentualnie by było. Kontrola oddechu. Dobra, to sobie wezmę. Bo to się zawsze przydają, nie? Mimo, że ja nie trafiam. Nie trafiam. Kołcza sobie robimy. Cokolwiek. Nie trafiam w zwierzęta. No to jest trochę, powiedzmy, przykre. No nic, kochani. W tym momencie będziemy sobie kończyć. Patrzę, że akcja się dzieje, zaczyna się rozwijać. Nie gram w Syberii, a jestem w Syberii. Śmieszne, co nie? No i co? Musimy znaleźć więźnia. I zrobimy to w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Cześć!